Czy Polacy przywiązują coraz to większą wagę do ekologii? Czy, projektując dom, powinniśmy myśleć o przyszłości? I jak zyskać na tym, że systemy fotowoltaiczne zmieniają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną? Dzisiaj odpowiedzi na te pytania postaram się znaleźć w rozmowie z dyrektorem handlowym firmy Aviasolar, Marcinem Grajewskim. Cześć Marcin. Witam serdecznie. Marcin, co jest siłą napędową firmy Blachotrapes i firmy Aviasolar? Połączenie z takim partnerem jak Blachotrapes pozwala spółce Unimot Energia i Gaz zdobyć nowe kompetencje, nową wiedzę i rozszerzyć swoją ofertę na. Rynek w całej Polsce. Mówisz o poszerzeniu swojej oferty. Skąd pomysł na fotowoltaikę w wykonaniu Avi Solar? Zajmowaliśmy się tą sprawą już od dłuższego czasu, natomiast od maja 2020 roku mamy przyjemność już startować pod swoim brandem, jakim jest Avia Właśnie Solar. Wcześniej spółka Energia, Unimod Energia i Gaz miała w swojej ofercie. Sprzedaż energii elektrycznej, gazu ziemnego i odkup też tej energii. Współpracowaliśmy z różnymi partnerami, natomiast tak jak już powiedziałem na samym początku, od maja 2020 roku startujemy pod swoim brandem, z czego bardzo się cieszymy. Czy ten rozwój, powołanie swojej marki wiązało się z tym, że Polacy mają coraz większą świadomość ekologiczną? Jak najbardziej. Polaków nie trzeba przekonywać do tego, że fotowoltaika jest dobra, fajna i na pewno opłacalna. Każdy z Polaków wie, że bycie teraz ekologicznym pozwala na coraz lepsze poszerzanie horyzontów i zwiększa. Atrakcyjność budynku, więc to jest też bardzo ciekawe rozwiązanie dla klienta. Jak już wrócimy do współpracy Aviasolar Blachotrapes, to zastanawiam się, co tak naprawdę klient może zyskać na tej współpracy. Dzięki tej współpracy klient zyskuje rabat, który przeznaczyliśmy dla klientów w wysokości 2000 zł, który będzie dostępny na voucherach, które są w, umieszczone w oddziałach Blachotrapes i też u handlowców. Dodatkowo ekipy, które są monterami mamy pewność, że robią to profesjonalnie i rzetelnie. A czy na każdym dachu możemy zamontować panel fotowoltaiczny? Panele fotowoltaiczne można zamontować na większości dachów, więc jeżeli mówimy tutaj o różnego rodzaju blachach takich jak blacha falista, blacha trapezowa, różnego rodzaju blacha agontu podobna, to tak jak najbardziej. Wyjątkiem są pleksi, eternit, więc tego bym raczej unikał. Natomiast bardzo ważna sprawa też, żeby ten dach był w należytym jakby tutaj stanie technicznym. Jeżeli ten dach był montowany powyżej 10 lat wstecz, więc powinniśmy się zastanowić nad remontem takiego dachu, bądź też jakiejś modernizacji, bo po zamontowaniu paneli fotowoltaicznych te koszty takiego remontu mogą się znacznie zwiększyć. Czyli rodzaj pokrycia dachowego ma szczególne znaczenie w wypadku montażu fotowoltaiki? Tak, zgadza się, jak najbardziej. Rodzaj takiego pokrycia zależy od kosztu montażu. Na blachach falistych montujemy. System śrub dwugwintowych, tu gdzie te śruby dwugwintowe wkręcamy w konstrukcję dachu dokładnie w kroku. Natomiast jeżeli montujemy na blachach trapezowych, możemy użyć mostków tak zwanych trapezowych, gdzie przykręcane są śruby do dwóch szczytów tych mostów, aby specjalnymi śrubami, aby zapewnić tutaj jakość i ciągłość instalacji. Montaż instalacji jest bezpieczny dla dachu? Montaż instalacji jest bezpieczny dla dachu pod warunkiem, że wykonuje go profesjonalna i rzetelna ekipa. Jeżeli jest to zrobione zgodnie z sztuką dekarską, jak najbardziej nie ma tutaj kłopotów ani problemów z dachem. Marcin, a kształt i konstrukcja dachu mogą mieć jakiś strategiczny wpływ na decyzję o budowie fotowoltaicznej? Jak najbardziej. Kształt i konstrukcja dachu mają bardzo znaczący wpływ. Kształt, wiadomo, im prościej, tym lepiej. Jeżeli są jakieś elementy wystające, mogą zacieniać tą, tą, tą instalację fotowoltaiczną. Natomiast jeśli chodzi o konstrukcję dachu, to tutaj warto zwrócić uwagę, że różnego rodzaju blachy, czy to będzie falista, czy też trapezowa, na pewno będzie tańszym rozwiązaniem niż dachówka ceramiczna, czy betonowa. Dzisiejsze dachy są bardzo piękne i zastanawiam się. Czy aby fotowoltaika nie wpłynie na estetykę tego dachu? Jak najbardziej. To jest dla klienta domku jednorodzinnego najważniejsza sprawa. Estetyka jest jakby priorytetem, więc warto zwrócić uwagę, jeżeli mamy dachy czarnego koloru, więc tam najlepiej użyć paneli, które są z czarną ramką, bądź też całkowicie czarne, tzw. full blacki. Natomiast jeżeli mamy dachy jasnego koloru, bądź też szarości, warto się zastanowić nad panelami ze srebrną ramą. Musimy pamiętać, że instalacja fotowoltaiczna ma Pełnić funkcję wartości dodanej do danego budynku, a nie odwrotnie. Więc, więc tak to powinno wyglądać, i estetyka tutaj, moim zdaniem, jest priorytetową sprawą. Wracając do mojego pierwszego pytania, które zadałem jeszcze w zapowiedzi, chciałem zapytać Ciebie: jestem na etapie planowania domu. Na co szczególną uwagę powinienem zwrócić? Decyzja o chęci planowania domu. Jest bardzo istotna. Pierwszym takim podstawowym krokiem jest możliwość usytuowania tego domu na działce. Jeżeli mamy taką możliwość, najlepiej by było usytuować ten dom na południe, w kierunku na południe. Tam, wiadomo, te panele fotowoltaiczne osiągają największe uzyski. Jeżeli jest taka możliwość, więc decydujemy się na południe. Kolejną sprawą przy wyborze. Instalacji i rozmieszczeniu budynku, to jest zaprojektowanie sobie pomieszczenia, w którym miałby się znajdować falownik. I tutaj zwrócę uwagę na to, że takie falowniki wytwarzają często niegłośne, ale jednak dźwięki, więc nie powinny być montowane, czy też usytuowane w pomieszczeniach, które sąsiadują z sypialniami, bądź też w miejscach, często to się zdarza na poddaszach, gdzie to poddasze jest nieocieplone. Tamte temperatury są znacznie wyższe niż powinny być, więc jeżeli taka, takie pomieszczenie ma powyżej 35 stopni, no tam, w takich miejscach nie powinniśmy tych falowników montować. O tym, że warto żyć ekonomicznie i warto żyć ekologicznie za jednym razem, rozmawiałem z Marcinem Grajewskim z firmy Aviasolar. Marcin, dziękuję bardzo. Dziękuję również.